Cześć, witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj w końcu postanowiłem ogarnąć temat misek i karmideł w króliczarni, bo to, co się ostatnio działo z miskami i wiedniami, to po prostu jeden wielki armagedon. Króliki nauczyły się nimi rzucać, więc praktycznie zaraz po podaniu jedzenia, jak trochę pojadły, to wszystkie miski wraz z jedzeniem latały po klatce. Także dzisiaj temat karmideł obowiązkowo do zrobienia. No ale oczywiście jak nowy filmik, to i mam dla Was nowe wyzwanie, czyli 500 łapek w górę i robię dla Was kolejny materiał. Mam też dla Was pytanie, w sumie do Was pytanie, bo widziałem, że kilka osób poruszyło temat pod ostatnimi filmami o kamerce na głowie, czyli GoPro. Więc dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym taką kamerkę sobie nabył i po prostu robił dla Was filmy takie dłuższe z hodowli. Więc piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Myślę, że temat spokojnie da radę ogarnąć. Ale wracając do karmideł, tutaj lucerna, dzisiaj też sobie ją podamy. Przygotowałem sobie 6 karmideł, co prawda chyba o jedno za dużo, bo tutaj widzicie młode. Dla młodych taka 17 myślę, że byłaby za mała, więc do tej pory jadły sobie z misek i nic się z nimi tam nie działo, czyli nie rzucały tymi miskami, a z kolei nie chcę im zakładać dłuższego karmidła. Także na razie one zostają przy miskach, a w klatce założę sobie 5 karmideł. No i tutaj możecie też zobaczyć takie oto cudo. Jest to nic innego jak ruszt, także potem w filmie też sobie poruszę ten temat, bo mam taką jakby wizję na ten ruszt, jak to mogłoby wyglądać w tych klatkach. No ale to wszystko Wam pokażę potem. No i temat samic i planowanych wykotów. O tym Wam tak szybko opowiem. Tą samicę dopuszczałem kontrolnie do samca i od niego uciekała. Ogólnie przekopywała i spychała ściółkę, co możecie teraz zobaczyć na załączonym filmiku. Teraz ta klatka co prawda jest czysta. Na razie nic z tą ściółką nie robi, ale tutaj mogliście zobaczyć, że tą ściółkę lekko tam spychała. Ogólnie jak byłem w króliczarni, to przekopywała. No i tu mamy tą nową samiczkę. Samiczkę udało się pokryć 2 razy. No i mamy tutaj trzecią samicę, która aktualnie odpoczywa sobie po młodych. Ogólnie zaraz powiecie, że jestem jakiś nienormalny, bo znowu będę zamieniał króliki. Praktycznie co filmik to robię zamianę królików, ale tak, chcę tą samicę zamienić sobie z samicą z dworu, która jest z mojej hodowli. Jest kotna i też ucieka od samca, więc po prostu wolę, żeby kotna samica była sobie w pomieszczeniu. Ogólnie, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, chcę, żeby ta klatka była tak jakby wykotowa, żeby w niej okociły się wszystkie samice. No i zaraz dam jedzenie młodym, żeby mogły sobie coś tutaj jeść, bo widzę, że miski są puste. Także zabierzmy się teraz za karmidła. Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ledwo co wyjąłem miski z klatek i już potłuczone są. Tam kolejna. Samice już zamienione. Ogólnie powiem Wam, że jak podnosiłem tą samicę, to chyba trochę jej się przytyło, bo było czuć tą wagę. I z kolei tak jak patrzę na brzuch, to też jej chyba minimalnie urósł, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Co prawda trochę się martwię, bo to jej pierwszy wykot i mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych komplikacji. Więc trzymajcie kciuki za tą samicę, to nagramy sobie filmik z wykotu. Ale wracając do karmideł R17, chcę zamontować sobie w tym miejscu około 13-14 cm od ziemi. Od ziemi do dna karmidła. Myślę, że taka wysokość będzie w porządku, także zabierajmy się za montowanie. Nawierciłem we wszystkich klatkach otwory, także mam tutaj takie wkręciki. Akurat idealnie będą pasowały tak, żeby nie wystawały poza płytę po drugiej stronie.
Także przykręćmy sobie teraz karmidełka i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Także tak to się prezentuje. Wszystkie karmidła są zamontowane. Tą samicę sobie wyjąłem z klatki na czas montażu, żeby jej tutaj za bardzo nie stresować. Wszystkie udało się zamontować bez problemu. Jeżeli chodzi o wkręty, to udało się idealnie. Są jedynie ślady po wiertle, ale to wiadomo. Same wkręty nie wystają, chociaż nawet jakby wystawały, to myślę, żeby to nie była jakaś wielka tragedia. Także co? Dajmy sobie może jedzenie. Mam tutaj przygotowany granulat KDT z suszem z lucerny i taka mieszanka dzisiaj pójdzie dla królików. Także nabierzmy sobie po takiej misce. I dla każdego królika. Sobie to podamy. Myślę, że będzie dobrze. Na pewno lepiej niż z tymi miskami. Klateczki sobie zamykam. Niech one sobie wszystkie jedzą. Zapytacie się, dlaczego samiec nie ma siana. Ano dlatego, że łzawił mi, zaczął łzawić w sumie też na drugie oko. Jak tamto mu przestało, to zaczął na drugie, teraz to drugie też mu wyschło. Natomiast ograniczyłem mu siano, żeby tego pyłu za dużo mu tutaj nie serwować. No i samica sobie fajnie je. Klatkę też zamykam tą. Ta na razie nie jest zainteresowana. Tutaj bez problemu sobie wszystko, ewentualnie jakiś pył wyleci z karmidła, więc będzie w porządku. Myślę, że wysokość jest akurat. Jeżeli chodzi o karmidła, to dlaczego zakładam rynnowe, a nie zasypowe? Zasypowe stosowałem, jak miałem Kalifornię. Teraz jak mam wiedeńskie białe, to po prostu daję rynnowe. Wydaje mi się, że jest mniejsza szansa na to, że te łebki im się ubrudzą z przodu. Bo tam wiadomo, na zasypowych często może coś zostać, więc raczej dla białych kierowałbym się w rynnowe. A przy okazji też jest po prostu dla mnie łatwiejsze w obsłudze. Także takie sobie wybieram. Jeżeli chodzi o młode króliki, no to jeżeli mamy tutaj w klatkach na kuwetach, tak? Będą te młode się dalej rodziły, to po prostu mimo, że te karmidełka są trochę wyżej, to będę stosował sobie miski. Tak na ten pierwszy okres, a potem już młode będą sobie jadły normalnie z karmideł. Więc na ten pierwszy okres młodych i tak będę do klatek dawał po prostu miski ceramiczne. Także tak to będzie sobie wyglądało. Mam przygotowaną kuwetę do wglądu, też 4 sztuki rusztu, ruszt plastikowy 25x25. Już sobie go ułożę, żeby wam pokazać, jakby to miało wyglądać. I wiem, że trzeba będzie robić docinki, jeżeli chciałbym to stosować, docinki 30 i 20 cm, bo kuweta jest no, niewymiarowa pod ten ruszt. Ruszt jest oczko gęste w ruszcie, więc myślę, że też jest tutaj w sumie grube, więc myślę, że powinno być przez ten krótszy okres dla królika bezpieczny. Natomiast to i tak ruszt, jeżeli miałbym stosować, to byłby tylko stosowany u królików na wystawy. Na pewno nie w całym okresie, tylko jakiś tam czas przed wystawą, żeby przypadkiem nie doszło tam do jakichś większych zabrudzeń, bo wiadomo, różnie to może być i tak by to mogło wyglądać. Ruszt byłby kładziony na słomę, ewentualnie jakieś tutaj kawałki, wsporniki, żeby był troszeczkę nad słomą i to by spokojnie starczyło. Ruszt też będzie sztywny, bo jeżeli go tutaj sobie wepniemy, jest on na wcisk, to po prostu będzie sztywny i ciężki do rozebrania. Także tak to wygląda. Byłaby też opcja zamontowania tego rusztu tutaj, na wcięciach kuwety, ale no
z automatu musiałbym przerabiać praktycznie całe klatki, bo raz, że musiałaby być przerobiona ta listwa, to też myślę, że szerokość klatki musiałaby być inaczej przygotowana, bo po prostu mocz mógłby nam uciekać poza te boki kuwety. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ruszta, to będę wszystko myślał, ewentualnie gdyby miało do tego dojść, to będę z tego robił filmy, więc to jest tylko w lekkim planie. Oczywiście, jeżeli króliki byłyby na ruszcie, to byłaby też jakaś płyta, żeby też cały czas nie były na takim oczku. Tu też zapomniałem, bo jeszcze jak samica jest nowa w klatce, to przy okazji karta dopuszczania. Tutaj widzę, że była 6 i 7 stycznia dopuszczana. 14, z tego co pamiętam, to już uciekało od samca. Więc tą kartę sobie wyjmuję, bo ona jest pusta. A w zamian za nią dam już kartę wypełnioną. Okej, i tak to sobie wygląda. Dobra, słuchajcie, także co, w dzisiejszym filmie to już wszystko. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, do następnego, cześć.